Wzniecili pożar z Arturem Baranowskim. Teraz gaszą go oficjalnymi przeprosinami. Artur Baranowski stał się jednym z najpopularniejszych Polaków po tym, jak odniósł zwycięstwo w finale, 1 z 10, nie pozostawiając rywalom żadnych szans. Jego sława została jednak wykorzystana w niezbyt chlubnym celu. Artur Baranowski zachwycił Polskę. Jeszcze kilka dni nazwisko Artura Baranowskiego nic nam nie mówiło. Dziś jest ono jednak w mediach odmieniane przez wszystkie przypadki za sprawą jego zadziwiającego zwycięstwa w 1 z 10. 28-latek ze Śliwnik odpowiedział poprawnie na wszystkie zadane przez Tadeusza Sznuka pytania i pobił rekord programu, zdobywając 803 punkty. Natychmiastowo zyskał ogromną sławę, a nagrania z teleturnieju stały się istnym wirałem. Artur Baranowski bohaterem memów. Sława w sieci wiązała się naturalnie z powstaniem niezliczonej ilości memów, w których wykorzystywany był wizerunek Artura Baranowskiego. Choć zdecydowana większość z nich nie jest obraźliwa dla uczestnika programu, nie ulega wątpliwości, że zostały one stworzone bez uzgodnienia z geniuszem ze Śliwnik. Co ciekawe, popularność mężczyzny postanowiły wykorzystać również kluby piłkarskie. Korona Kielce zamieściła na swoim profilu filmik wykreowany przy pomocy sztucznej inteligencji, na którym Artur Baranowski odpowiada na pytania dotyczące jednego z meczów drużyny. Publikacja wywołała w sieci niemałą burzę. Kluby piłkarskie przepraszają Artura Baranowskiego. Na podobne wykorzystanie wizerunku Artura Baranowskiego zdecydowała się również Lechia Gdańsk. Działania przedstawicieli obu klubów spotkały się z oburzeniem ze strony internautów, którzy otwarcie krytykowali użycie nagrań z twarzą uczestnika 1 z 10. Kluby zdecydowały się na refleksję, a wkrótce później oficjalne przeprosiny. Niestety czasem tak bywa, że wzniecamy pożar i trzeba go gasić, stawić mu czoła, od a i raczej nie uciekniemy, ale możliwości, jakie daje ta technologia, budzą wątpliwości. Niestety kreatywność z wykorzystaniem różnych zdjęć i filmów często balansuje na krawędzi prawa i łatwo ją przekroczyć. Oczywiście to nie jest żadnym usprawiedliwieniem, napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych prezes Korony Kielce Łukasz Jabłoński. Swoje działania przemyśleli również przedstawiciele Lechii Gdańsk. Pragniemy przeprosić pana Artura Baranowskiego oraz wszystkich naszych kibiców za nieuprawnione wykorzystanie wizerunku pana Artura występującego w jednym z popularnych programów telewizyjnych, napisano na profilu klubu.